Medi, opowiedz, co mówił ten chłopak, jak pobiegłeś do niego? Już chłopu wiedział. No powiedział mi, że stary, ale ty nie jesteś żadnym moim autorytetem, żeby się do ciebie miło odzywać. A ja do niego mówię, stary, nie muszę być autorytetem, ale my tutaj rozmawiamy z bezdomnym i się wyrażamy do niego z pełnym szacunkiem, więc jakby, wiesz, musisz też zmienić troszeczkę podejście i szanować trochę ludzi, bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, nie? I on coś tam powiedział do mnie Chamskiego. No i tak się trochę tam ten, po tego... Mieciutko się poszarpaliście, nic z tego nie wynikło. No. Nie było... No dobra, no nieważne co tam było, po prostu sobie tam pogadaliśmy. Powiedziałem, chodź za sklep, chodź za sklep, pogadamy za sklep, bo ja nie lubię, jak ktoś mi się wtrąca w rozmowę. I ten, a on, że nie idzie. Ja mówię, chodź pogadamy, nic się nie zrobi, obiecuję, chodź, tylko pogadamy. I ten, i tak poszedł, ale nie za sklep, tylko obok sklepu. Stanęliśmy, no i tam pogadaliśmy chwilę, też jakaś taka ostra gadka w sumie. I on odszedł i później do nas poszedł, czy mamy zapalniczkę pożyczyć i że miłego wieczoru nam życzę. I to chciałem, to chciałem jakby osiągnąć. Wiesz, o co chodzi? Normalnie z nim pionę zbić, ale też nie pokazywać, że kurde, może sobie pozwalać do każdego tak gadać. Nie, mi to mam serio tak było, mogę potwierdzić, chociaż tak, rzadko potwierdzam. 100% tak było. No, ale no tak...